Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj mamy bardzo upalny dzień, jeden z kilku. Proszę zobaczyć, że temperatura maksymalna dzisiaj była 36 stopni Celsjusza. Panele nawet nagrzały się do 53 stopni Celsjusza. Postanowiłem skorzystać z sytuacji i pokazać Państwu, ile naprawdę kosztuje ochłodzenie i klimatyzacja domu. Ja mam u siebie trzy klimatyzatory. One są opomiarowane poprzez Fritz system. Każde gniazdko, każdy klimatyzator ma własny podlicznik i te dane z tego licznika zapisywane są w bazie danych Fritza. Mam dwa klimatyzatory na poddaszu i jeden na parterze. Zaczniemy od pierwszego klimatyzatora. Tak wygląda dzisiejsze zużycie energii w watach na godzinę. Widzimy, że wczoraj, ostatnie 24 godziny, wczoraj do godziny 22 klimatyzacja była używana, w nocy była wyłączona i od 7.30 teraz cały czas jest włączona, ale nas interesuje jeden miesiąc. Proszę zobaczyć, wczoraj 8 zużycie energii wyniosło 6,3 kWh. Nie było to rekordowe zużycie, ponieważ 22 czerwca było 7,4, ale my zajmiemy się wczorajszym dniem 6,3. Zobaczmy też temperaturę, jak wyglądała, jak wygląda dzisiaj. Ona jest mniej więcej 24 stopnie. Tutaj mieliśmy w nocy do 25 i dzisiaj jest znowu 24 stopnie. Taka temperatura utrzymywana jest na poddaszu. Drugie urządzenie, drugie pomieszczenie na poddaszu, drugi klimatyzator. Tutaj widzimy, że też w nocy funkcjonował, całą dobę było zużycie energii. Wczorajszy dzień to jest 9 kWh. Widzimy rekordowy i to jest największe zużycie energii przez ostatnie 31 dni. Zobaczmy temperaturę. Temperatura jest utrzymywana mniej więcej na poziomie 26 stopni Celsjusza. Ostatni klimatyzator największej mocy stosowany u nas w salonie. Widzimy też, że pracował do 21 wczoraj, dzisiaj od 8 jest uruchomiony. Też wczorajszy upalny dzień była jego największa, najwięcej zużył energii, 4,3 kWh. Czyli wczoraj na klimatyzowanie mieszkania zużyłem 19,6 kWh za 12,74 zł, ponieważ 1 kWh kosztuje 65 groszy. Jeżeli byśmy taką sytuację mieli przez calutki miesiąc, zużylibyśmy 400 zł. Tutaj możemy oczywiście też sprawdzić koszt poszczególnego pomieszczenia. Widzimy, że najwięcej energii idzie na klimatyzowanie poddasza. Najmniej energii jest zużywane przez salon na dole. Wróćmy w takim razie na poddasze. I zobaczmy, ile od 9 czerwca do 9 lipca energii zostało zużyte. Dokładnie 108 kWh energii elektrycznej zużyliśmy teraz w okresie ostatnich 31 dni. Czyli komfort przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu kosztował mnie 70 zł. Tyle kosztuje nas komfort w ciepłym, najgorętszym miesiącu roku, czyli druga połowa czerwca, pierwsza połowa lipca, 70 zł. No w przypadku całego mieszkania to jest mniej więcej trzykrotność tej kwoty, czyli około 200 zł. Gdybyśmy mieli wszystkie dni bardzo, bardzo upalne, czyli to, co ma miejsce teraz, przypominam, bardzo silne słońce, temperatura maksymalna 36 stopni Celsjusza w cieniu, na słońcu widzimy 42 stopnie, maksymalnie 53 stopnie, to wtedy ten koszt byłby nie większy niż 400 zł. Czy to dużo? Zależy, jak liczymy swój komfort.
Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.